Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i w tym wideo opiszę, dlaczego podwyższony poziom GGPT mógł być przyczyną negatywnego orzeczenia lekarskiego kierowcy. GGPT jest jednym z enzymów organizmu ludzkiego. Witam serdecznie, chciałbym się dowiedzieć, jakie dokładnie badania lekarskie wykonują w WOMP. Robiłem te badania w tym miesiącu w WOMP-ie i niestety ich nie przeszedłem. Natomiast nie dostałem żadnych wyników, więc nie mogę sprawdzić, jak się mają moje wyniki do normy. Natomiast tydzień wcześniej przed tymi badaniami sam sobie zrobiłem wyniki laboratoryjne i podam tutaj GGPT 164 jednostki przy normie do 40, bilirubina 0,21, aspat 42, ALA 40, ALP to jest fosfataza alkaliczna 40,5, amylaza 51, sucytos 42, potas 4,95, glukoza 91, morfologia w normie. Otrzymałem skierowanie na następne badania i stawienie się w przychodni uzależnień na terapię. Czy te wyniki mogą mnie dyskwalifikować, czy wykonują w tym WOMP-ie jakieś inne badania? Na następne badanie lekarskie mam się stawić dopiero w marcu przyszłego roku i czy jest jakakolwiek szansa, że odzyskam prawko kategorii B. Badania psychotechniczne przeszedłem bez problemu. Pozdrawiam i czekam na odpowiedź. No niestety, zakładając, że badania laboratoryjne w WOMP wyszły podobnie, to jedynym tutaj problemem jest podwyższony poziom GGPT, czyli gamma-glutamylotransferazy. I pod wpływem alkoholu właśnie może wzrastać ilość tej GGPT uwalniającej się z komórek do krwi. Więc domyślam się, że lekarz, orzecznik, prawdopodobnie na podstawie całości obrazu klinicznego przyjął właśnie taki tok rozumowania, że podwyższony poziom GGPT jest tutaj związany z nadmiernym spożywaniem alkoholu. Nie zapominaj też, że nie opierał się tylko na tym jednym wyniku, ale wykonał on również badanie ogólnolekarskie, które często dużo mówi o pacjencie, nawet bez wyników laboratoryjnych. Nic na przykład tutaj nie wiadomo, czy było podwyższone ciśnienie krwi, czy nie było, ale już czasami wystarczy spojrzeć na człowieka i widać, no, czy ma problem alkoholowy, czy nie ma. Natomiast pośrednio, że GGPT było powiązane z alkoholem, przynajmniej, że lekarz powiązał GGPT z alkoholem, świadczy skierowanie do poradni leczenia uzależnień. No cóż dalej robić? Niestety musisz sobie zrobić taki rachuneczek sumienia. Jeżeli masz wewnętrzne przeczucie, wewnętrzne przekonanie, bez oszukiwania nikogo, bo siebie samego nie oszukasz, że jest to związane z alkoholem, a konkretnie z nadużywaniem alkoholu, to lepiej powstrzymaj się od picia, przynajmniej do następnego badania, odbądź zaleconą terapię, sprawdź sobie wyniki kontrolnie, no i mam nadzieję, że wszystko się jakoś ułoży. Na wszelki wypadek poszedłbym jednak do lekarza rodzinnego, bo być może być to objawem jakiejś innej choroby wątroby, niepowiązanej z alkoholem, no i wymagać oczywiście szerszej diagnostyki. Natomiast reasumując, taki praktyczny wniosek, że tak jak ten pacjent, ten kierowca stwierdziłeś u siebie wcześniej podwyższone poziomy GGPT przed badaniem kierowców WOMP, no warto się udać do lekarza POZ, aby wdrożył jakąś diagnostykę i terapię. No jeżeli sam nie będzie się czuł na siłach, na pewno cię odeślę do poradni leczenia chorób wątroby. Natomiast poproś go wtedy o zaświadczenie lekarskie. No i to zaświadczenie lekarskie też pośrednio będzie świadczyło, że jesteś świadomy swojego problemu, świadomy problemu choroby wątroby, tego podwyższonego poziomu GGPT i że cokolwiek robisz w tym kierunku. Także to zaświadczenie lekarskie zaniesione do WOMP-u na pewno ci nie zaszkodzi. Na tym w sumie kończę, natomiast jeżeli ty miałeś lub miałaś problemy z podwyższonym poziomem GGPT podczas badań WOMP-owskich, podczas badań kierowców, szczególnie jeżeli zostałaś skierowana, czy zostałeś skierowany przez starostę po alkoholu, to koniecznie skomentuj ten przypadek tutaj poniżej w komentarzach pod tym filmem. Jeżeli to wideo w jakikolwiek sposób ci pomogło, daj lajka, daj kciuka, abyśmy razem przeżyli misję
uświadamiania roli badań WOMP i roli podwyższonego poziomu GGPT w badaniach kierowców, szczególnie skierowanych za jazdę po alkoholu. No, jak masz ochotę, wklej to wideo na Facebooka, wklej na naszą klasę, ale tylko wtedy, kiedy w czymkolwiek ci ono pomogło. Wpadnij też na mojego bloga badania lekarskie kierowców.pl. Tam właśnie toczy się najwięcej dyskusji w tym temacie. I żegna cię Darek Kraśnicki, lekarz specjalista medycyny transportu z Wrocławia.